Kanuś, mamunia musi szafę otworzyć, wiesz? Bo niektórzy nie leżakują pół dnia. Boże, ona wygląda jakby była nieżywa. Halo? Czekaj, ja teraz ją wezmę. Pewnie się zaraz... O! Czemu nie mija Wiktorek, tak? Czemu nie mija? Januś, czy ja mogę? Widzisz, to wina matki, że cię nie głaszcza. Mówisz sobie Diana, iść stąd, tak? Mogłaś leżeć w nocy. A to wina ojca, że nie możesz. Dzień dobry, moi kochani. Witam was w najnowszym vlogu. Ja, słuchajcie, wstałam dzisiaj naprawdę dość wcześnie. Nie bez powodu. Ponieważ dzisiaj wykorzystuję swój voucher, który dostałam od moich ukochanych znajomych, przyjaciół, na urodziny. I idziemy, słuchajcie, na brwi. Mianowicie, mi już od jakiegoś czasu po głowie chodziły brwi permanentne. Ja nie jestem pewna do końca, czy ja dobrze wymawiam to słowo. Nie jestem przekonana. Ja to jeszcze sprawdzę. Coś mi się wydaje, że ja mylę nyzmy. Ja to sprawdzę. W każdym razie idziemy, słuchajcie, dzisiaj robić te brwi. Dzisiaj podobno, bo moja przyjaciółka już miała robione, to ona ma takie odczucia, że pierwszego dnia wyglądają najlepiej i później przez dwa tygodnie jest masakra. Więc zobaczymy, jak to będzie u mnie. Mam nadzieję, że u mnie po prostu po pierwsze szybciej się to zagoi. I co? Ja swoje naturalne, słuchajcie, mam teraz w tym momencie. Ja ich nie mam jasnych, natomiast ja mam je dziwne, bo one mi się jakby zaczynają w połowie, w sensie zaczynają być w połowie te brwi wyraziste, przez co mi to trochę przeszkadza. I wiecie, ja na co dzień się maluję, ja na co dzień maluję się dosyć, czy to mocno? Po prostu może się maluję. Ja mam zawsze full make-up i tak dalej. Też, no teraz już mam końcówkę, ale też mam rzęsy robione, chociaż tutaj zobaczymy, jak to dalej będzie, bo trochę tęsknię za swoimi pięknymi kreskami, a jednak przy sztucznych rzęsach aż tak dobrze nie robię tych kresek, więc może troszeczkę też teraz odpuszczę. No z drugiej strony właśnie też ta sama przyjaciółka uczy się robić rzęsy, więc ja jestem jej modelką zawsze i wszędzie, więc niech się bawi. No w każdym razie mi wyraziste brwi dużo ułatwią, bo nie będę musiała ich malować codziennie. I no i przede wszystkim, dziewczyny, budzicie się rano, jesteście piękne, macie piękne brwi i tak dalej. Ja powiem szczerze, że naprawdę chciałabym mocny efekt. W sensie ja nie chcę żadnych czarnych brwi. Też wydaje mi się, że zrobiłam bardzo duży research osób, które zajmują się brwiami w Łodzi i mam nadzieję, że znalazłam najlepszą panią. Słyszałam, że jest bardzo miła, bo właśnie moja przyjaciółka, jak kupowała tam voucher, to powiedziała, że w ogóle bardzo miła babeczka. I faktycznie zobaczymy, jak to będzie. Zabiorę was ze sobą, ale wątpię, że coś tam będę nagrywała. Wiecie, to jeszcze nie ten level. Dajcie nam chwilkę. No, pijemy herbatkę i się chyba zbieramy. Mam wprawdzie tam na 10:00. Jadę w okolicy manufaktury, ale po prostu boję się, czy będę miała tam gdzie zaparkować. Chociaż z drugiej strony pod manufakturą mogę. W ostatnim vlogu za ten opowiadaliśmy o tym, jak się tragicznie czuliśmy i tak dalej. I tak naprawdę dzisiaj jest właśnie pierwszy dzień, w którym stajemy na nogi z Wiktorem. W sensie, ja już się czułam całkiem okej już w czwartek, ale po prostu w czwartek i w piątek byłam jeszcze bardzo, bardzo słaba. Naprawdę, gdzieś tam starałam się sprzątać w mieszkaniu, to było tak, że 5 minut sprzątania, 15 minut odpoczynku, bo bardzo szybko się męczyłam. Zresztą teraz też jeszcze nie jestem tak w 100% dobrze, bo trochę siedzę, trzymam rękę i już czuję się też zmęczona. Więc faktycznie troszeczkę nas to wszystko wykończyło. Przynajmniej ja nie mam odruchu wymiotnego do jedzenia. To jest dobrze, mogę wreszcie jeść. Wiktor tak jeszcze pół na pół w tej kwestii.
No na pewno już będzie tylko lepiej. Vlog, Boże, vlog. Cały wyjazd, a ten przejdzie na pewno do zapamiętania mocnego. W ogóle powiem wam, że jest tak paskudnie na dworzu. I ja się z tego tak bardzo cieszę. Wreszcie. Wreszcie jest prawdziwa, typowa jesień. A mamy dzisiaj który? 7 października. Wreszcie. Wreszcie nie będzie ciepła. Jeszcze wprawdzie muszę okna umyć, ale to absolutnie już odpuściłam sobie teraz. Może za tydzień umyję. Natomiast kurde. Fajnie. Wreszcie ciekawa pogoda. Wiktor naprawdę bardzo długo narzekał, że nie ma w ogóle skarpetek. I ja mu kazałam zrobić porządek. Nie bardzo długo, tylko non-stop. Bo ja kupuję te skarpetki, szczególnie kupuję białe stopki, po czym zobaczcie, że tutaj, kurczę, nie ma wcale dużo białych skarpet. Ja właściwie nie kupuję w ogóle długich skarpet i te długie magicznie są. O, tu jest długa, tutaj reniferki długa. Wszędzie właśnie, reniferki długie. Jedne to są moje. Szukaj drugich reniferków. To nie ma. Pokaż mi, pokaż chyba, mi. Może te są twoje. Może te są moje. No na pewno, Wiktorku, weź je przyłóż. Weź je przyłóż. Ty jesteś jeszcze złodziejem moich. No, Wiktor! Ty jesteś jeszcze złodziejem... O, dawaj moje reniferki. To jest twoja skarpetka, prawda? No zobacz, zobacz, przymierz sobie. Nie, no to akurat prędzej. Widzicie? Tak? No, no to tu masz swoją stopkę chyba zaginioną, oddawaj to. Złodzieju jeden. No, to też na pewno jest twoja skarpetka, nie? To jest akurat serio moja skarpetka. No mam z takimi tymi. No tak. Ale ja też mam z takimi. Widzicie? Dobra. Ja tak mam. Ja tak właśnie mam. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up. Ostatecznie stanęłam przy manufakturze, bo stwierdziłam, że się nie będę stresowała. Nie wiem, czy tam jest miejsce parkingowe, czy nie. W ogóle ja nie mam żadnego problemu z jazdą, z parkowaniem i tak dalej, ale tak mnie stresuje brak miejsc parkingowych, że to jest po prostu obłęd, więc ja spokojnie stanęłam sobie pod manufakturą i lecimy. Ja wiem, jak to wygląda i to tak nie będzie wyglądało docelowo, bo dzisiaj jest pierwszy dzień i dzisiaj i jutro będą najciemniejsze te brwi. One do 50-60% po pierwsze opadną, a po drugie wyblakną? Rozjaśnią się. O, może to jest właściwe słowo, bo póki co wygląda to tak, że moje brwi wchodzą najpierw, a później wchodzę ja. Więc póki co to wygląda po prostu źle. Ale proces, słuchajcie. Za 6 tygodni mam korektę, no i tak stwierdziłam, że się pokażę. Dlatego, że zobaczymy reakcję Wiktora, jak mi drzwi otworzy do domu. Bolało przeokrutnie. Mój próg bólu w ogóle nie istnieje. I naprawdę bolało tak bardzo, że no ja już czuję, że jestem cała opuchnięta. Łzy mi ciekły. No, więc póki co ja wiem, że to źle wygląda. Dobra, idziemy. No, póki co przerażająco. Intro. O kurde, ale mocne. Jezu Chryste. Cześć. O Jezu. Matko Bosko. Nie no, tak to chyba ładne, ale nie uważam, że trochę są. Wiem, ale mocne. Wiktorku, są bardzo mocne. Są na tyle mocne, że uważam, że są zdecydowanie za mocne, ale na 50-60% z tego mi się rozjaśni. Plus a, że po prostu będzie tak, jaśniejsze, tak? Tak, plus mi opadną. Dzisiaj i jutro będę wyglądać jak karykatura. O Boże. A, bo ty masz takie ala ombre, tak? Tak. Ojeju. To mi się podobają? Póki co nie. Ja się z tobą zgadzam, że są za ciemne, ale one tak nie będą wyglądały, Wiktorku. Ojej. I bolało bardzo. Boże, bardzo. Bardzo bolało, Wiktor. Ja ryczałam. Ja ryczałam, ja robiłam sobie przerwę, a za 6 tygodni... Nie, no trochę się już przyzwyczaiłam, ale są bardzo mocne. No, są, ale powiem ci, że ja to tak tragicznie przeżyłam.
No bo ona właśnie powiedziała, że ona znieczulenia nie daje, dlatego że gorzej się wtedy pigment przyjmuje. I że się. No, że tyle ile może, to robi bez, tak? I słuchaj, i tyle ile może robi bez tego znieczulenia. No i wiesz, to jest tak, że ona najpierw jechała mi obramówkę, później wszystko jako jedno. Ale pytała tak się, jakie chcesz te brwi? Czy wiesz co, ona proponowała? Nie, bardziej mi po prostu powiedziała, że będzie tak i tak i tak, nie? A mi więcej chyba patrzyłaś, bo one są takie, jak to się nazywa, ombre? Tak, że mam przód, jak to się mówi, delikatniejszy i górę mam delikatniejszą. No. I ona się mnie pyta, jaki mam próg bólu, a ja do niej, że ja wcale nie mam próg bólu. I mnie wszystko boli, a ona, o, nie, to nie będzie tak źle, nie? A później po tym pierwszym, jak ja taka cała zaryczana, no to faktycznie będzie ciężko. No całkowicie byłam po prostu zaryczana. Strasznie, co chwilę, wiesz, zrobiłam jedną brawie takie przerwa i musiałam usiąść i wysmarkać się, łzy wytrzeć. Boże, za tyle pieniędzy, tyle bólu. No. I wiesz, ja na powiedziałam, że... Masochistka z ciebie i tatuaży i to. I po drugiej, wiesz, po tej drugiej warstwie, ona mi powiedziała, że już na trzecią nałożymy znieczulenie, a ja... Dam radę! Nie nałożyliśmy. Wszystko bez znieczulenia poszło. Dam radę! Tego pani szybko robi. No. Powiedziała, że teraz mogę się flexować, że zrobiłam to bez znieczulenia. A nie powinno ono troszkę bardziej iść na dół? Nie, może mi się wydaje. Nie. No, więc wygląda to póki co tak, będzie wyglądało to lepiej, przynajmniej bardzo w to wierzę. Czyli tak nie wygląda to jakoś karenowato, uważam, tylko wygląda to jak jest czasem taki wuj ala z memów, który ma takie, wiesz, grube, krzeraste brwi, to bardziej w tym stylu. Dzięki. Że ty, taka ciotka. Wiesz, ja się jeszcze pomaluję dzisiaj, to będzie też inaczej wyglądało, co nie? A możesz? Mogę, nawet mi podkład nałożyła, bo mi zdjęcia robiła, w ogóle wszystko, ja będę oznaczona na Instagramie i tak dalej. Chciałam się pochwalić, że wczoraj spakowałam wszystkie swoje letnie rzeczy już w te kartony, więc moja szafa jest teraz pięknie poukładana. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Zbieramy się właśnie do znajomych. No i kurka siwa, no musiałam pokazać. Naprawdę, ja dzisiaj bardzo dobrze wyglądam. I już, słuchajcie, botki wleciały, bo jest moja upragniona jesień, ale naprawdę powiem wam, że ja latem, zresztą jak widać, bo tutaj mam letnie rzeczy, ja mam mnóstwo różowych rzeczy, białych rzeczy, po prostu jasnych rzeczy. A jesienią, zimą u mnie króluje czerń. Co tam? A piesek jedzie z nami? Ojojoj, chyba piesek jedzie z nami, tak? O, jak tutaj się dupka puchata trzęsie, tak? Jeju. Ojojoj. Buziu, jak ona się cieszy. Ojejku, ona w tych butach moi. Weź te buty w ogóle na bok. Bardzo jest podjarana. Nie brać portfel? Musisz chyba. Kto się tak cieszy? To jojo. I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no.